wciśnięte w każdy wolny kąt deweloperskie monstra zdają się przywalać pod haleńczym nagrobna płyta. Uważam, że trzeba walnąć pięścią w stół. Przyszedł czas na to, żeby przestać mówić o tym, że należy działać, a zacząć właśnie działać. W powiecie tatrzańskim mamy ponad 3000 samowoli budowlanych. W roku 2018 wydano tylko 33 nakazy rozbiórek budowli postawionych nielegalnie. W tym tempie potrzebujemy 100 lat, abyśmy mogli wszystkie usunąć. Jesteśmy także rekordzistami w Polsce w ilości reklam. Nie wiem, czy wiecie, na odcinku Nowy Targ Zakopane, 25 km, mamy 1200 tablic, banerów, instalacji i nośników reklamowych. Nie tylko przerażające dane i największe zakopiańskie problemy, ale również pomysły na ich rozwiązanie padały na spotkaniu zorganizowanym przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą. Jolanta Sitarz z podhalańskiego alarmu smogowego przypominała o dotacjach na wymianę pieców, akcji Stop Smog dla najuboższych gospodarstw i internetowej platformie informacyjnej małopolska.pl. Padła smutna konkluzja. Uchwała o parku kulturowym na Krupówkach jest tylko na papierze. Wszystkie kary, które są nakładane na te wszystkie reklamożerców, tych wielkich takich, oni je płacą. Przejeżdża samochód, narzuca im te kary, oni je płacą, bo oni mają taki zysk z tych reklam, że oni mają w nosie pani mandat za 1500 zł, czy nawet za 5000. Tym miastem rządzi pieniądz. Nawet ludzie, którym się całkiem nieźle powodzi i nie robią tego z biedy, stawiają w pięknym ogrodzie, ładnym założeniu, ogrodowym, jeszcze wywodzącym się z okresu dwudziestolecia międzywojennego, drugą chałupę. Istnieje coś takiego jak koncept dobra wspólnego i nikt, łącznie z tymi, którzy powinni ten koncept wdrażać w praktyce, czyli wybrane władze, nie myślą w tych kategoriach. W związku z tym, co trzeba zrobić? Istnieje jedna możliwość. Trzeba zorganizować się albo w formie politycznej, albo ruchu społecznego, po to, żeby wygrać wybory i realizować taki plan. Jest pan człowiekiem z zewnątrz, więc myślę, że ma pan pewien dystans do problemów zakopiańczyków. Czy pan widzi jakieś rozwiązanie tych problemów, które tutaj dzisiaj były poruszane? Widzimy też, że tutaj pojawiają się głosy już bardzo wyspecjalizowane w zakresie kultury, administracji i polityki, tak, w zakresie ekologii, w zakresie socjologii też dużo tutaj słów padło. Także myślę, że jest na czym budować i jest, że tak powiem, początek bardzo, bardzo, myślę, wielkich zmian, miejmy nadzieję. I jakiegoś takiego kierunku, który pozwoli miastu odzyskać być może z powrotem na nowo tożsamość. Tożsamość mieszkańców, nie tylko turystów, tak? Żeby mieszkańcy poczuli się znowu gospodarzami tego miasta.